kontynuując naszą wycieczkę po chińskich markach, zajrzeliśmy na stoisko Ukitela. Trochę pokazali tych smartfonów, co? No jest tego dwie lady. No tak, tylko większość to są smartfony, które są już na chińskim rynku i które oni sprzedają na AliExpressie na przykład. Tak, a niektórych, jak widzicie, brakuje. No bo niestety specyfiką takich stoisk typowo chińskich jest to, że media ich kompletnie nie obchodzą. Gdybyśmy byli handlowcami, chcieli to kupić tam w ilościach, powiedzmy, kilku kontenerów, to wtedy inaczej. To pewnie by nam coś pokazali i pogadali, ale wiecie, mało tego, wtedy ktoś zacząłby po angielsku do nas tak, mówić, bo na razie tutaj się nie bardzo mówi po angielsku do nas. Żeby było najlepsze, to są mock-upy, wiecie, także nawet nie ma co tu oglądać, no tak przechodzimy z kronikarskiego obowiązku, żeby wam pokazać, że byli i że my u nich byśmy. Oni twierdzą, że najnowszym smartfonem jest ten K9, o, ja go tutaj mam na folderze. Nie możemy go wziąć do ręki, bo tam go właśnie ktoś kupuje w związku z tym, a mają tylko jeden model, w związku z tym nie da rady. No taka także firma, no. O, czyżbyśmy dostali? Is it K9? Yeah. Oh, great. O, właśnie przyszedł do nas. That's o, great. Cuda się zdarzają jednak. No dobra, to jednak możemy wam pokazać tą gwiazdę, czyli K9. Ponad 7 cali, wiecie, nie ma przewagi. Tak, jak widzicie, no właśnie, bez komentarza, pozostawiam napisy w rogu. W każdym razie jest to też chyba jeden z najnowszych, o ile nie najnowszy model. Plastikowa obudowa, ale kawał sporej paletki, bo 7,12 cala przekątna ekranu i rozdzielczość Full HD. W środku MediaTek 6765, 6 GB RAM-u, 64 pamięci wewnętrznej. Aparaty 16+8 i chyba się tu pomylili w rozpisce, bo 16 z przodu, 8+2 z tyłu. No i dosyć duży akumulator, 6000 mAh, przynajmniej tak rzecze specyfikacja. No i oczywiście fajny plastikowy wzorek na pleckach, mieniący się na różne sposoby. Mamy Ukitela U28, to jest podobno ich też jeden z najnowszych przebojów. On ma tutaj kropelkowego notcha na górze. Tutaj ma podobno 48 megapikseli z tyłu, natomiast z przodu, z tego co mówił nam tutaj, co próbowaliśmy zrozumieć od pana na stoisku, jest 16. Tu jest podwójny, ta druga nie mam pojęcia jaka jest, bo mamy ogromne problemy z dogadaniem się. Jest, jak widzicie, czytnik linii papilarnych. Smartfon jest plastikowy, on wygląda tak, na taką niską, średnią półkę. Niemniej, jeżeli tutaj jest taka duża matryca, taki duży aparat. Tak, no jeszcze wspominał, że 128 albo 64 pamięci, tak. I Helio P60 w środku siedzi. I chyba 6 RAM-u zdaje się, tak? 6. Uwierzcie, słuchaj, jest ich tutaj bardzo ciężko zrozumieć. Oni mówią łamaną angielszczyzną i są ogromne problemy tak ze zrozumieniem czego. Tak, ale oni tutaj szukają słów, mają problem ze słownictwem w ogóle. Także to nie ich wina, no przyjechali na targi i akurat trafiło. Ci, którzy potrafią po angielsku rozmawiać, rozmawiając z handlowcami. No i kolejna lada Ukitela. Tutaj mamy modele z raczej niższej półki cenowej. Proponuję, że jeżeli chcecie którąś ze specyfikacji bliżej podejrzeć, to zróbcie sobie stop klatkę, bo kurczę, no nie chcemy was zamęczać tymi telefonami, jest ich trochę dużo. O, i jak widać, Ukitel ma też w ofercie modele o podwyższonej wytrzymałości. Nie wiem jak wy, ale ja już chyba mam trochę dosyć tej chińszczyzny. Uciekajmy z tego. No dobra, pochodźmy dalej.